dobry Państwu. Dzisiaj taki, bym powiedziała, robimy odcinek, gdzie podróżujemy bajkowo przez miliony lat. Ale jeszcze na początku chcę jedną rzecz powiedzieć, odwołując się, bo dostałam oczywiście po uszach za moje apele przyrodnicze. Nie chcę wywoływać nigdy złych emocji, bo jestem człowiekiem natury, który kocha przyrodę z pełnym zielonym sercem, kocha łagodność i nigdy nie chciałabym wywoływać złych emocji. Natomiast musicie Państwo czasami zrozumieć, że nawet osoby o łagodnym i spokojnym sercu czasami muszą troszeczkę sobie upuścić emocji. Ale dzisiejszy odcinek, mam nadzieję, że wszystkich wytonuje, zwłaszcza tych, których zdenerwowałam. Wytonuje, bo podróżujemy sobie w ciekawe lata, w lata, kiedy paprocie były drzewami. I o tym właśnie chcę powiedzieć. Dzisiejszy odcinek będzie o paprociach. O tych paprociach, które mają przepiękne rysunki. O tych paprociach, które tak fajnie łączą nas z tymi niezwykle odległymi czasami, dlatego że odkrywamy je w różnych cudownych odbiciach. Widzimy czasami jakieś kamienie z kamieliny i widzimy ten rysunek paproci, które miliony lat temu żyły, a które zginęły, które były gdzieś tam wielkimi drzewami i tworzyły ten cudowny, dawny, dla nas zupełnie, bym powiedziała, niewyobrażalny mikroklimat, a które my dzisiaj odkrywamy właśnie w takich skamielinach, odkrywamy gdzieś w torfach, odkrywamy gdzieś w węglu. I to jest właśnie to, te paprocie, to jest właśnie ta pozostałość sprzed wielu milionów lat. A dzisiejsze paprocie, bo to przecież wszystko ta sama grupa, tak? Dzisiejsze paprocie to są właśnie te, które, o których ja tu dzisiaj będę mówiła. To takie właściwie, to taka właściwie grupa, bo nie można o nich powiedzieć, że są kwiatami. Chociaż tak de facto, bardzo często, ale to z takich bajek, z takich baśni, jak to ktoś poszukiwał kwiatu paproci. Dawniej ludzie wierzyli, że można ten kwiat paproci znaleźć, że można poszukiwać, że można marzyć i że gdzieś ktoś, kto go znajdzie, będzie zawsze bogaty, zawsze zdrowy, prawie że będzie żył wiecznie. I to są takie marzenia ludzkie, które zawsze gdzieś istniały. Przestrzeń naukowa w tej chwili i wielka, znaczy wiedza związana z roślinami. Wszyscy wiemy, że paprocie nie mają kwiatów. Niemniej jednak sama ich struktura i sama ich budowa liści i kształty są, i kolory, i kolor, bo ta zieleń paproci jest zupełnie inna niż zieleń innych roślin. I ta lekkość ich cudownych liści powoduje to, że one mogą właśnie w tym półcieniu, bo one właśnie najbardziej lubią półcień, ale o tym też będę jeszcze mówiła, w tym półcieniu stanowią dla nas takie estetyczne rozluźnienie przestrzeni. Na czym to, o czym ja tu właśnie mówię? No właśnie mówię o tym, o czym zwykle mówię u traw, że trawy mają tę swoją lekkość i powietrzność, że one tańczą na wietrze, że one źdźbła falują pod wpływem wiatru i jakby rozluźniają rabatę, w której stoją te sztywne inne rośliny o pełnych kwiatach, niezwykle urodziwe, dorodne i w tym wszystkim są trawy. To ta sama bajka jest tutaj, czyli mamy na przykład funkie o sztywnych liściach, takie, czy tawułki o bujnych kwiatach i nagle my w tym wszystkim montujemy gdzieś grupę paproci. Momentalnie ta rabata jest rozluźniona, jest lekka. I właściwie o paprociach wcale się nie dziwię, że czasami piszą bajki, taka fajna bajka z mojego dzieciństwa, opowieści z mchu i paproci. I to właśnie pokazuje tę cudowną mikromagię lasu, czyli wszystko, co się dzieje w mchach i w paprociach. I czasami tak sobie myślę, że to cudowne oko Eweliny, który potrafi takie robić zdjęcia i takie robić przybliżenia, że każda roślina potrafi być cudownym elementem naszego obrazu, bo to o to chodzi, żeby tak pokazać rośliny, żeby Państwu uświadomić, że ten świat mikro
jak się na niego patrzy, to każda z tych roślin jest czymś niezwykle pięknym i niezwykle indywidualnym. I chciałabym w tych właśnie naszych programach, no bo dzisiaj po prostu opowiadamy kolejno o grupach roślin, a myślę, że kiedyś przyjdzie taki czas, że będę mogła poprosić Ewelinę, żeby tak troszeczkę głębiej zajrzeć, żeby zobaczyć, jak to w tych kłączach, jak to gdzieś tam w tych korzeniach, jak to wszystko razem w tej takiej cudownej swojej symbiozie z grzybami w tej ściółce funkcjonuje. Jakie tam grzyby się obok pojawiają, jeżeli właśnie mówię o tych paprociach, o tej cudownej ściółce leśnej. Ja wiem, że niektórzy grzmią, że za dużo mówię na tematy oboczne, ale też taki jest charakter. To jest tych programów. To nie jest stricte ogrodniczy program, tylko takich program mówiący o człowieku w naturze. O człowieku w naturze. I ja muszę Państwu też powiedzieć o tym, że każdy, kto tak naprawdę chciałby poczuć tę naturę wilgotnego lasu, wilgotnego naszego polskiego lasu, jak tak sobie pojedzie albo wstanie gdzieś będąc na wakacjach bardzo wcześnie rano, o tej czwartej na przykład, i pójdzie do lasu, to tam dopiero zobaczy, jak prawdziwe życie wygląda i tak się w tej skali mikro przyjrzy wszystkiemu, to tam widać, czym tak naprawdę jest las, ta wilgotność, to światło, te cichutko szemrzące, gdzieś tam chodzące owady. To wszystko, czy zwierzęta, czy ptaki śpiewające. I w tej wilgotności porannej, i w tej świeżości porannej jest niezwykle, niezwykle pięknym doznaniem estetycznym i takim doznaniem, które gdzieś tam w przyszłości nawet odbije się w naszej naturze. Ale żeby dłużej nie mówić na tak zwane tematy oboczne, bo jeszcze będę potem mówiła o sklepie internetowym, który będziemy próbowali tutaj od tego odcinka uruchomić i to powiem na końcu, wrócimy teraz do paproci. Ja tu chcę Państwu dzisiaj pokazać paprocie, tak tu sobie naszykowałam, paprocie, które są dostępne w takich miejscach jak centra ogrodnicze i jako właśnie elementy też do sadzenia w ogrodzie, które możemy świetnie wykorzystywać w półcieniu, bo bardzo dużo ludzi mają właśnie często problem, co w tym półcieniu posadzić. Co w tym półcieniu posadzić, żeby było właśnie urozmaicone, żeby było bogato, żeby było właśnie urzeźbione, wymalowane. Ja zawsze lubię tak właśnie i łączyć. I bym powiedziała, że paprocie to mogą być tymi cudownymi tonerami, czyli takimi tonującymi wszystkie kolory, czy jakieś ostre, wyraziste linie, jak na, czy barwy, jak na liściach hosty. Zastosowawszy takie właśnie rozwiązania z elementami paprociowymi, mamy, bym powiedziała, o każdej porze roku cudowne dodatkowe wrażenia. Co jest fascynujące w paprociach? Fascynujący jest ich start początkowy. I nieraz, jak niektórzy sobie spróbują odpalić gdzieś w internecie film o paprociach, to są cudowne filmy z przybliżonego, właściwie z rozwoju pastorałów, ponieważ paprocie, one mają swoje liście w formie takiego, uwinięte w formie takiego jakby pastorału, który stopniowo się wywija. I on się tak cudownie wywija. Ja mam nadzieję, że Ewelina gdzieś ma jeszcze zdjęcia z wiosny tutaj a propos tych paproci i być może się uda dołączyć do dzisiejszego odcinka, a jeżeli nie, to każdemu mogę polecić, żeby sobie popatrzył, jak to właśnie te paprocie wiosną startują. One w tej wiosny to jest taka cudowna nadzieja tych milionów pastorałów rozwijających się, każda w inny sposób, po czym wywija swoje ogromne liście i się rozrasta. I tu wzięłam, naszykowałam sobie to, co na dzień dzisiejszy mogę tu Państwu pokazać. Tu mam trzy właściwie narecznice samcze. Dryopteris felix mas. Narecznice samcze,
które bardzo pięknie się rozrastają. Bym powiedziała, jedna z takich bardzo bardziej klasycznych paproci rozrastających się, tworzących piękną powierzchnię. Same liście mogą nawet ociągnąć 80 do 120 cm tej paproci. Tu jeszcze widzę zaczątki pastorałów drobniutkich, są tutaj widzę z boku. Natomiast co jest ciekawe, że ona ma takie kłącze, tak? I ona kłącze, które jest jakby takim organem spichrzowym do przetrwania, z którego co roku się pojawiają się coraz większej ilości liście. Ono jest tutaj, właściwie przy nasadzie, ogonki liściowe, wszystko jest lekko owłosione takimi brązowymi włoskami. I ona też daje rozłogi, które pozwalają rozrastać się i zakrywać przestrzeń, kolejną przestrzeń w ogrodzie kolejnym roślinom. Także tu mamy właśnie tą narecznicę samczą. Chcę tylko powiedzieć jedną rzecz. Większość paproci nie ma bardzo wygórowanych wymagań, jeżeli chodzi o podłoże. Są tylko tutaj takie dwa gatunki, gdzie powiem, że rzeczywiście pH musi być powyżej 7, nawet do 7,3. Ale generalnie to jest gdzieś oscylujące do 7, lekko nawet kwaśne, więc ci, którzy czasami mówią, że paproć to na pewno bardzo kwaśno, nie. Paproć to nie bardzo kwaśno, to właśnie lekko kwaśno lub koło 7 i ciut powyżej w niektórych przypadkach, ja zaraz powiem. Więc niekoniecznie. Natomiast co jest fajne w paproci? No, zawsze musimy, tak jak mamy jakąś roślinę w ogrodzie, która gdzieś tam występuje w Polsce, tak? No to zawsze w tym skojarzeniu musimy wiedzieć, gdzie ona występuje. Czyli znowu jak ta ściółka wygląda, że te rośliny najbezpieczniej czują się właśnie w tej cudownej ściółce, czyli w tej pierzynce, gdzie właśnie naopadły liście i zrobiły właśnie taki piękną pierzynkę, która nie dość, że okrywa, otula i trzyma, ta ściółka trzyma określoną wilgotność, to jeszcze jest jakąś formą odżywiania tych roślin, tak? Bo to w naturze to wszystko pięknie w tym obiegu funkcjonuje. Tylko u nas w ogrodzie ciągle latamy i nawozimy, bośmy wygrabili, bośmy posprzątali i znowu musimy nawozić. No ale ogród, powiedzmy, rządzi się swoimi prawami, natomiast my musimy wiedzieć, że fajnie jest zrobić kompost, tak? I tym kompostem gdzieś tam wyściółkować, czy ewentualnie troszeczkę podsypać korą, żeby ta ściółka była, bo ona daje nam tę gwarancję tego fajnego mikroklimaciku, tej wilgotności takiej, którą uwielbiają paprocie, bo paprocie kochają półcieniście i wilgotno. Natomiast co jest niezwykle istotne, to, że muszę też Państwu podkreślić, że nie wszystkie, bo na przykład pióropusznik, o którym będę też opowiadała, on toleruje słońce, tak? Niektóre paprocie też, jak Państwo na pewno macie u siebie w ogrodzie i macie też sprawdzone, więc ja muszę podkreślić, że są paprocie, które tolerują słońce. Więc ja mówię zawsze tak, jak paproć najbardziej lubi, ale sami Państwo wiecie, że czasami jest tak, że macie gdzieś coś posadzonego w słońcu i się dziwicie, że ja takie rzeczy mówię. Tak, bo niektóre gatunki mają tę swoją granicę tolerancji i jeżeli są dobrze zadbane i dobrze podlewane, to tolerują słońce. Ale prawdą jest to, że naturalnym środowiskiem dla paproci jest to, że to światło jest przesiane przez gałęzie, że ono nie jest takie palące. I dlatego te paprocie, no dużo z tych paproci, o których ja tu dzisiaj będę mówiła, bo będę zaraz kolejno opowiadała, dużo z nich rośnie na terenie naszego kraju. Niektóre są w Czerwonej Księdze gatunków zagrożonych, niektóre z nich są prawem chronione, że nie wolno ich wykopywać, bo tak było, że dużo czytam osmundę, czyli długosza królewskiego na przykład, wykopywali ludzie, czy no takie paprocie, które, czy języcznika tutaj, języcznika wykopywano i doprowadziło to do tego, że gatunek zaczynał zanikać, więc całe szczęście, że prawnie jest chroniony w tej chwili i nie wolno takich rzeczy robić, ale z drugiej strony fajnie jest, że jest odpowiedź rynku i są producenci właśnie różnych ciekawych paproci i możemy sobie te paprocie po prostu zakupić i mieć po prostu
w ogrodzie. Idziemy dalej. Bardzo ciekawa paproć i tu będę Państwu pokazywała. To jest narecznica czerwonozawijkowa. To jest Dryopteris erythrosa. Ona jest bardzo też ciekawa dlatego, że u niej jakby te kolory pojawiają się dwa razy do roku. Czyli startuje wiosną i ona ma takie właśnie, te młode liście mają ten kolor właśnie, taki bym powiedziała nawet jesienny, tak? Nawet jesienny. One z czasem, jak już osiągną swoją taką dojrzałość, stają się zielone, ale później przychodzi znowu jesień i one znowu powracają do tychże kolorów. Także jak budujemy gdzieś w rabacie, to fajnie jest tak zrobić. Ja pokazywałam w tym odcinku poprzednim, gdzie mówiłam o roślinach do półcienia, że fajnie jest właśnie spinać, że z takimi liśćmi na przykład, tam pokazywałam akurat dąbrówkę Rainbow, tak? Ona ma też te kolory takich rudości, takich lekkich łososi, pomarańczy i to właśnie bardzo ładnie wygląda, jeżeli się buduje taką klasyczną rabatę urzeźbioną. Więc kolejna cudowna paproć. Ona nie wyrasta zbyt wysoko, do 60 cm. Także proszę popatrzeć, jaka piękna, jakby ktoś chciał troszeczkę innego koloru dostarczyć u siebie w ogrodzie jak najbardziej. Teraz mamy kolejną, narecznicę mocną. Ona rzeczywiście, jak się patrzy na układ tych liści, to ona rzeczywiście jest mocna. Ona rzeczywiście jest takie bardzo skoncentrowane, sztywne. Ona wychodzi mniej więcej do metra, także sama rozeta wychodzi do metra. Tutaj akurat jest podane, że ona woli kwaśną. Natomiast ta poprzednia, Felix Mas, ona bliżej 7 była, czyli narecznica samcza bliżej 7, a mocna może mieć bardziej kwaśną. Idziemy dalej. Tu bardzo fajna odmiana, bo musicie Państwo też wiedzieć, no ale to na pewno ci, którzy gdzieś tam śledzą portale ogrodnicze, czy chodzą po takich miejscach jak tu nasze centrum ogrodnicze, to widzą, ile się pojawia tych takich ciekawych paproci okarbowanych liściach na różne sposoby. One są takie te finezyjnie powycinane. Tu widzę i końcówki porozdwajane. Tu jest odmiana właśnie tej narecznicy mocnej, o której przed chwilą mówiłam, ale odmiana Cristata the King. Taka odmiana, ale tych form Cristata jest sporo, takich tych urzeźbionych, tych takich bardziej koronkowych, nadających jeszcze dodatkowych efektów do tych i tak pięknych zielonych liści. Natomiast hodowla też idzie właśnie w tym kierunku, żeby coraz więcej pojawiło się właśnie tych takich odmian ciekawie urzeźbionych. Ja tam jeszcze będę za chwilę o paprotnikach mówiła i też będę właśnie podkreślała tę rzeźbioność liści. Kolejna ciekawa roślina. Jak tu jestem, to muszę właśnie też jeszcze powiedzieć o tym życiu paproci. Jak to jest z tym w paprociach, z ich życiem, jak one funkcjonują? To jest tak, że każda z roślin oczywiście gdzieś tam się musi rozmnażać, tak? No wiadomo, ci, którzy gdzieś tam liznęli trochę więcej tak biologii, to na pewno wiedzą, że paprocie rozmnażają się, poza tym, że my ogrodnicy wegetatywnie, czyli przez podział gdzieś tam rozmnażamy, to też i tak się powinno rozmnażać, zwłaszcza te odmiany urzeźbione, te, o których właśnie mówiłam, bo często z zarodników po prostu nie stworzy się ta sama roślina, bo niektóre odmiany po prostu nie powtarzają cech, ale to i w roślinach rozmnażanych z nasion. Natomiast tu w tym przypadku mamy zarodniki, tu akurat nie widzę, ale tu spojrzę na tej. Gdzieś przy tych następnych pokażę, bo tu jeszcze nie ma, ale to tylko powiem, że te zarodniki najczęściej powstają w przypadku narecznic, tak? Tutaj tych, które mamy, że one powstają jakby na spodach liści. I
One powstają w takich kubkach zarodnikowych, bardzo charakterystyczne, bardzo dużo. Bardzo dużo. Pokażę, bo w następnej chyba gdzieś tu będzie chociaż zarys, bo to w tej chwili jesteśmy w lipcu, więc są młode sadzonki, one też troszeczkę są opóźnione, bo normalnie w naturze, jak ktokolwiek z nas ma paprocie, to zobaczy, że już o tej porze w lipcu na spodniej stronie blaszki tworzą się wyraźne zarysowania takich brązowych różnych elementów w różnym układzie, bo zaraz pokażę, jak to wygląda u języcznika. I to jest tak, że one się tworzą, te zarodniki, i najczęściej to zarodnikowanie gdzieś jest we wrześniu, tak? I zarodniki są wysiewane, potrzebują wilgotności, one muszą skiełkować, potem musi ulec jeszcze zapłodnieniu, ale o tym będę opowiadała kiedyś, jak zejdziemy prawie przy ziemi. I wtedy będziemy opowiadać o śledzeniu różnych zachowań roślin. Ale dzisiaj mówimy tylko o funkcji ozdobnej roślin i o tym, no co tu mamy do ogrodów, żeby Państwu zaprezentować ten piękny dział paproci. Więc tu musimy o tym wiedzieć. No i oczywiście nie wszystkie, ale w większości paprocie zamierają, żółkną, zamierają. Te zarodniki gdzieś tam się wysypują. I tak wygląda życie klasycznych paproci, chociaż nie wszystkich. Bo tu mamy bardzo ciekawą paproć i tu mamy języcznika zwyczajnego. I on też występuje u nas w kraju i też jest w tej czerwonej księdze ochrony, dlatego że występuje u nas w stanie naturalnym, w różnych miejscach. Ci, co gdzieś tam chodzą drogami, w górach często występuje, ale nie tylko. I w Sudetach na pewno jest, w Karpatach gdzieś występuje. I znowu miejsca półcieniste, miejsca wilgotne, a w tym przypadku też o dużej zawartości wapnia. I tu akurat, jeżeli chodzi o języcznika, on jest bardzo ciekawy, bo on jest, on też tu jeszcze, jak Ewelina potem podejdzie, to tu widać, jeszcze wykręcają się te pastorały. On jest bardzo ciekawy, dlatego że on wyrasta gdzieś do 50-60 centymetrów w górę. O nim zwyczajowo ludzie, tak w naszej tradycji gdzieś tam jest, że ma swoją nazwę. Mówiło się o nim czasami, nazywało się go, że to jest język jelenia na przykład, bo on rzeczywiście wyrasta i rośnie w takiej charakterystycznej, bardzo skupionej rozecie. Ale co tu jest u niego fajnego, bo to chcę też powiedzieć. Pamiętajcie Państwo, języczniki wyższe pH 7 do 7,3, żeby to o tym pamiętać, ale też próchniczna, tak, też próchniczna. I później znowu pokażę, zaproszę Ewelinę z jej okiem kamery i pokażę, że u języcznika, tak jak tam będą, u narcisy były same kropeczki rządkami i to były te kubki zarodnikonośne, to tutaj na niektórych liściach, bo nie na wszystkich, część liści jest pozbawionych, to tutaj na takich, bym powiedziała, starszych, dorodniejszych liściach od strony spodniej zaczynacie Państwo sobie tu obserwować, że są takie brązowe kreski, jakby ktoś namalował grube brązowe kreski. I powiem jedną rzecz z moich doświadczeń tutaj, że czasami jest tak, że przyjeżdżają ludzie i mi właśnie pokazują takie rzeczy i mówią, że mają chorobę. Tak, że roślina na coś choruje i pokazują mi albo takie właśnie tutaj rzeczy, albo na naszych paprociach domowych, na nefrolepisach najczęściej, też się co jakiś czas, jak roślina jest dorodna, starsza, pojawiają właśnie takie bardzo w dużej ilości na spodnich liściach, pojawiają się skupiska tych kubek zarodnikowych. Także proszę Państwa, jak zobaczycie tego typu rzeczy u swoich paproci, no to jest określony cykl rozwojowy po prostu. I musicie Państwo wiedzieć, że roślina po prostu się tak zachowuje i weszła w okres, kiedy się w jakimś tam stopniu rozmnaża, bo tak się rozmnażają paprocie. Ona tworzy, nie na wszystkich liściach, tworzy właśnie te skupiska kubek zarodnikowych. Także tu dla tych, którzy się dziwią czasami, czemu coś tam pod tym liściem się tworzy, no to są właśnie zarodniki. I to nie jest żadna choroba, która się pojawiła, tylko zarodniki.
Bardzo ciekawa forma. Jeszcze mogę tylko powiedzieć, że wśród tego felisa, czyli języcznika, są takie formy, które ma angustifolia, wąziutkie liście. Też bardzo ciekawe. Albo cristata, czyli listki są takie pokarbowane brzegowo. Czasami mamy. Albo forma crispa, że cały jest prosty, a tu ma falbankę na górze na zakończeniu liścia. Bardzo ciekawa roślina. Zachęcałabym popatrzeć właśnie na taką ofertę tych roślin paprociowatych. A tu nawet muszę powiedzieć, że mimo, że tu nie mamy jej w odmianie, to właśnie tutaj ten wykazuje tak, jakby tu była chęć pojawienia się nowej odmiany, bo tak właśnie wygląda na końcu ta odmiana crispa, że na końcu każdego liścia ma taką jakby falbankę. Bardzo ciekawe. Ewelina potem zajrzy tu i o tym opowie. Idziemy dalej. Doszliśmy do wietlicy. Doszliśmy do wietlicy, też bardzo, bardzo popularnej paproci, Atherium felix femina. Ona jest jeszcze bardziej koronkowa i jeszcze bym powiedziała delikatna. W ogóle wietlice, bo tu za chwilę będę mówiła o wietlicy japońskiej. Natomiast, co jest ciekawe u wietlicy, nie tak jak u narecznicy mocnej, że te liście są wykrojone, paprociowe, duże, mocne. Tutaj jest pełna mgiełka, chmureczka, delikatna, koroneczka, powiewająca, leciutka, tańcząca na wietrze. Patrzcie Państwo, i to tym się właśnie ta wietlica samcza charakteryzuje, że właśnie jest taka, ma tę swoją koronkową, cudowną, misterną lekkość. Cudowna kolejna roślina. Idziemy dalej. I tu właśnie chcę pokazać, niestety, normalnie w innych latach mieliśmy bardzo dużo tychże odmian tej wietlicy japońskiej, Atherium nipponicum. Atherium nipponicum, ona to jest delikatna roślinka, ona nie wyrasta wyżej jak te 40-50 cm. Jest wytrzymała. Ona też woli to pH takie bardziej w okolicy 7 i troszeczkę powyżej. Też próchniczno, też wilgotno, też półcieniście. Natomiast nie wiem, czy to tutaj się uda. Tu akurat mam, nie mam, bezodmianowo chyba. Być może to jest któraś odmiana, może nie, metallicum nie, ale chcę powiedzieć jedną rzecz. Są takie właśnie odmiany metallicum, gdzie liście są zupełnie szare, że są takie z lekkim naciekiem wiśniowym. I tutaj mamy bardzo dużo, jeżeli chodzi w ogóle o paprocie, to przy tej paproci, przy tej wietlicy nipońskiej, ona ma bardzo fajne odmiany, bo tutaj się pojawiają srebrne szarości w połączeniu z bordami, w połączeniu z lekkimi rudymi elementami. Ja tu niestety nie mam ich dużo, ale może jak po prostu gdzieś pojawią się te odmiany właśnie bardziej urzeźbione w sensie kolorystycznym, to będę miała okazję znowu pokazać piękno i urodę tejże rośliny. Ona jest świetna, bo ona jest właśnie, jest maleńka i ona jest właściwie tak bardzo ozdobna, że ona sama potrafi być niezwykłą dekoracją. Bo oprócz tego, że ma tę lekkość wietlicy, to jeszcze ma te cudowne rysunki, właśnie te szarości srebrne, jakby ją ktoś po prostu wymalował. Jest niesamowita, niesamowita. Też się pięknie przebarwiają jesienią. Ja tak właśnie sobie myślę, że czasami jak ktoś robi sobie taki mini ogródek w półcieniu, to taką właśnie wietlicę dać, gdzieś takie, ja tak u siebie buduję, jakieś poprzewracane stare korzenie w tym wszystkim, jakiś kawałek gdzieś kamieni takich, że ją tak wmontowywać między to i to już jest taki mikroelement takiego cudownego powtórzenia natury, czyli tego, gdzie ona gdzieś tam w tym krajobrazie jest. Bo tak de facto paprocie najlepiej to w ogóle się czują gdzieś, gdzie są cieki wodne i one korzystają z tej cudownej, wilgotnej bryzy takiej nachodzącej, odparującej wody, od tego jakieś takie właśnie czy rowy, czy stawy. I tam właśnie powinny się, czy gdzieś płynąca rzeka dalej, tam się właśnie pojawiają paprocie,
bo one po prostu ten cudowny taki mikroklimacik, ten wilgotny tego parującego wczesnego poranka, tych ścielących się mgieł, to wszystko jest właśnie idealne, piękne miejsce dla paproci. No i tu mamy Osmundę, tak? Tu mamy Osmundę, czyli długosza, Osmunda regalis, długosz królewski. Też wysoka, też bardzo ciekawa paproć, bo zupełnie, ona ma bardzo duże te liście. Te liście potrafią być takie rozłożone na metr, nawet 1,20 m. I ona jest bardzo dorodna, bardzo wysoka. I co jest fajne też tu, bo też chcę o tym powiedzieć, ona w ogóle woli takie, jak występowanie tej u nas w kraju, bo oczywiście jest pod ochroną, u nas występowanie bardziej związane z tym pasem jakby nadmorskim, czyli gdzieś tam właśnie zachód i północ, tak? Także i ona tam ma najlepsze swoje warunki. Ta Osmunda bardzo ciekawie tworzy zarodniki, bo tak jak mówiłam o tych poprzednich, każda w innej formie, gdzieś tam pod liśćmi. Tak tutaj jest tak, że oprócz liści tych wegetacyjnych, czyli odpowiadających za fotosyntezę, zewnętrznych, na ogół jest także zewnętrznych, to tworzą się na właśnie tych wegetacyjnych liściach, na samym końcu, tak jakby czubki tych liści wegetacyjnych, stają się liśćmi zarodnikonośnymi. I to po prostu u starszych egzemplarzy bardzo widoczne, one górują nad tym, tak? Także one do góry wychodzą i właśnie widać te zarodnikonośne końcówki jakby, tak? Że to w ten sposób ta paproć zarodnikuje, więc to też ciekawe, że zupełnie inaczej niż te, które tutaj pokazywałam. I doszłam do takich fajnych roślin, które też wolą bliżej, zwłaszcza ten Polystichum setiferum, czyli paprotnik szczecinko-zębny. Doszłam do niego tutaj, bo ja go w ogóle uwielbiam. Mam go w odmianie takiej pokarbowanej, mocno jeszcze, to co, o czym mówiłam, że tych odmian dużo się pojawia. I rzeczywiście koronki, które potrafią wytworzyć liście niektórych paproci, są takie, że właściwie można by je kopiować i stosować we wszystkich zdobieniach gdzieś, bo to jest no natura, jak zwykle ja ciągle się nad nią zachwycam, aż do znudzenia, ale powiem Państwu, że no mam akurat tego paprotnika u siebie takiego bardziej, no nie mogę teraz tej odmiany przypomnieć, bardziej karbowanego i jak on wychodzi i on się rozkłada i ta rozeta już jest taka duża, to przez te urzeźbienie tych drobnych, bo one są pierzaste, bardzo mocno, na kilka razy jeszcze urzeźbione, są po prostu niezwykłe. Niezwykła ozdoba, sama paproć, wtedy żadnych kwiatów nie potrzeba. Jak jest taka roślina, nie potrzeba żadnych kwiatów. Także Polystichum setiferum, ta sama bajka, on wyrasta gdzieś mniej więcej do tych 80 cm, więc możemy sobie poszybować w naszej wyobraźni, jaka to niezwykle piękna, piękna roślina. I tutaj mam jego japońskiego brata, Polystichum polyblephalum, czyli paprotnik japoński. Co tu jest fajne? To tu jest fajne to, że on jest jakby lakierowany. On jest jakby taki z takich łuseczek drobnych, urzeźbionych, zbudowany. Jest na pewno częściowo zimozielony. Nie wiem, czy powiedziałam o zimozieloności w przypadku języczników. One też są zimozielone i jeżeli zarówno języczniki, jak i to, ten tutaj paprotnik japoński, jeżeli byśmy je leciutko tak otulili, przełożyli, bo to w przypadku tego zwłaszcza japońskiego jest ważne, bo on u nas normalnie zimuje i przetrwa tę zimę, ale przez takie okrycie możemy więcej zachować tych listków zimozielonych i on lepiej przetrwa, więc leciutko go otulamy, tak żeby był dostęp światła, ale żeby nie hulało po nim zimne powietrze, czyli no klasyczna ściółka plus jeszcze jakieś tutaj delikatne gałązki. Nic więcej Państwu tu o nim nie powiem, bo cóż mówić o pięknościach. Piękności muszą się po prostu
bronić swoim wyglądem, a ja mogę tylko powiedzieć o wszystkich innych warunkach, które spowodują, że te piękności od nas nie odejdą i nie przemarzną i zostaną na zawsze i będą się rozrastać i cieszyć nasze oko. I ostatnią już paprocią, którą tutaj mam, to jest, ja tu sobie tak naszykowałam z takim śmiesznym piórem, pióropusznik strusi, Matelsia strutiopteris. I jak to tutaj jest? No właśnie u niego jest też ciekawie, bo u niego tworzy się bardzo wytrzymała roślina, tak? Ona, to jest ta roślina, o której mówiłam na początku filmu, że ona kocha półcień, wilgotno, ale toleruje słońce, jak ma wodę, toleruje słońce, albo jest tak, że jak ma mniej tej wody, to zachowuje tylko górną rozetę, a dolne kładą się, umierają liście, bo tak mądre są rośliny, że jak mają za dużo słońca, a za mało wody, to odrzucają liście. Bo co jest najważniejsze dla rośliny? Wydać nowe pokolenie. Więc często jest tak, że jak są niesprzyjające warunki, no to właśnie dużo roślin tak robi, że one szybko zakwitną. Patrzycie Państwo, co się dzieje na przykład z mniszkami, z którymi my walczymy. One potrafią już zakwitnąć przyklejone prawie do ziemi, dlatego że one są ciągle koszone i ciągle są zwalczane i mają złe warunki, a roślina ma zakodowane jedno – wydać następne pokolenie. Więc one, rośliny, które mają złe warunki, myślą o tym, znaczy myślą, no, tak mają swoją biologię ustawioną, że odrzucają boczne liście, te dolne, bo one parują, a tyle nie ma wody. Górne jeszcze zapracują fotosyntezą na rozwój i na wykarmienie nasion w przypadku roślin, czy zarodników w przypadku paproci. I tu wzięłam właśnie to pióro, ja w którymś odcinku jesiennym o nich opowiadam, bo ja czasami wykorzystuję te pióra właśnie do dekoracji zimowych, do suchych dekoracji, bo one jak, no znowu, ta skala mikro, jak człowiek by się przyjrzał tu w skali mikro, ja je podmalowuję czasami na złoto, no to jest taka koronka, że właściwie jakbym gdzieś wplotła w złocenia starych ram obrazów, to one by się tam pięknie odnalazły właśnie ze swoją cudowną misternością. I właśnie tak jest tutaj u pióropusznika, że on buduje szeroko swoje liście, ale na górze formuje swoje liście zarodnikonośne. I to tak wygląda, że ta właśnie górna rozeta to są liście zarodnikonośne. I w momencie, kiedy przychodzi jesień, to te wszystkie zielone tutaj liście kładą się, robią się rude, no jak to jesienią, kładą się, stanowią potem cudowne okrycie dla całej tutaj powierzchni wokół, a liście zarodnikonośne stoją. I tu zarodniki zaczynają się wysypywać. I to tak wygląda, że te jakby zostają na całą zimę, bo to tak wygląda. Te zostają na całą zimę i z daleka można sobie przejść i popatrzeć, że to jest właśnie Matelsia strutiopteris, czyli pióropusznik strusi, bo przecież pióro jest zupełnie jakby ktoś wziął go od strusia. Także tak to właśnie wygląda w rozmnażaniu paproci. Patrzę tu z góry na te cudowne korenkowości, które tu wokół stoją. I powrócę jeszcze do początku tej mojej opowieści o poszukiwaniu kwiatu paproci. Powiem tak, że tak jak się czyta, zresztą Państwo już ci, którzy mnie oglądają, to wiedzą, że ja mam te swoje zamiłowania takie trochę etnograficzne, takiego poszukiwacza tych cudownych historii. I to mnie tak najbardziej właściwie w tym właśnie, w tej mojej działalności najbardziej mnie fascynuje. Właśnie to, jak te rośliny fajnie towarzyszyły człowiekowi przez lata, jak te rośliny były zawsze w jego życiu i rośliny mówiły o tym cudownym cyklu. I jak mówiłam właśnie o tym kwiecie paproci, to najczęściej było tak, że to właśnie czy w pogańskich świętach przy nocy kupały, czy trzy dni późniejszych świętach nocy świętojańskiej, czyli ta Wigilia świętego Jana przed 24 czerwca. I to wtedy ta młodzież
chodziła szukać, Śmiałkowie chodziła szukać kwiatu paproci do lasu gdzieś daleko. Ale to wszystko było związane z taką cudowną tajemniczością, z tym takim rytmem biologicznym w przyrodzie. Każdy w tym czerwcu, Państwo wiecie, jaka jest atmosfera w czerwcu, to jest ten taki cudowny wybuch tej płodności, tego życia, tego cudownego rozwinięcia. To co się dzieje na właśnie takiej nocy świętojańskiej? Teraz wszystko ma zupełnie inny wydźwięk, tak? Natomiast dawniej, jak nie było tych wszystkich środków masowego przekazu, to był taki moment, kiedy ludzie byli szczęśliwi, kiedy ludzie się spotykali, kiedy palili ogniska, w te ogniska wrzucali zioła, wrzucali różne i czomber, jakiś dziki bez wrzucali i te zioła się wszystkie paliły. Było to wszystko aromatyczne. Tańczyli ludzie, śpiewali, byli ze sobą razem. Śmiałkowie szli do lasu szukać szczęścia. Różne to szczęście pewnie znajdowali. Panny rzucały swoje wianki na wodę, puszczały wianki i czekały na to, żeby ich ukochany złapał ten wianek, bo wtedy rodzina być może się zgodziła na zamążpójście, a nie na zamążpójście z przymusu, tak? Bo taka była tradycja, więc ta cała nadzieja, która się kręciła wokół tej cudownej pory roku, wokół tej przyrody i ta właśnie nadzieja tych młodych ludzi na szczęście, na zamąż pójście, ten czas płodności, to zabezpieczanie i okadzanie, bo jeszcze pioruny też się rzucało do tego ogniska. I ten zapach, i to ognisko, i to, ta radość, i to bycie ze sobą, to było po prostu cudowne. Nie wiem, czy to tak w tej chwili ktokolwiek potrafi być razem i tak się cieszyć i być w towarzystwie, a nie mieć smartfona odpalonego i kontrolować, co to się dzieje na TikToku. Tego Państwu bym życzyła, żeby tak zajrzeć, jak to ci przodkowie potrafili się cieszyć prostym życiem. Jak to ci przodkowie potrafili kontemplować naturę, ją rozumieć i żyć z duchem i rytmem przyrody. Przyroda zawsze daje uspokojenie na najgorsze emocje. Najlepsza jest przyroda. I każdemu, kto ma jakieś tam stresy, nerwowość, radzę pojechać w przyrodę, zostawić całą cywilizację i pobyć na łonie natury. Wstać rano, pójść do lasu, posłuchać ptaków, popatrzeć na kropelki, za chwilę będzie wrzesień, rozwieszone przez pająki, cudowne pajęczyny i te kropelki jak perły zawieszone i oddychać, czuć przyrodę, dotknąć ziemi, przytulić drzewo, bo to, proszę Państwa, w dzisiejszych czasach najlepsza terapia. Do przemyślenia, do zrealizowania. Także tego życzę. I już na koniec, ponieważ tak często Państwo do nas piszą o tym, żeby można było cokolwiek u nas kupić, no nie ukrywam, że jak startowałyśmy, to nawet nie interesowałyśmy się tym, że mógłby powstać jakiś tam sklep internetowy. Ale tak już jak w którymś odcinku mówiłam Państwu o tej młodzieży, co to zawsze jest kreatywna i zawsze działa, no to właśnie tak się stało. Od tego odcinka uruchamiamy stopniowo, na razie tylko paprocie, sklep internetowy, na razie tylko paprocie, te, o których dzisiaj mówiłam, będą w sklepie internetowym. Drobnymi kroczkami będziemy się tak rozwijać, żeby być może przyszły rok już był taki, że wszystko, co ja pokażę, będziecie Państwo mogli za 3-4 dni mieć u siebie w domu. Będziecie mogli widzieć, jak wygląda roślina, która do Was przyjdzie, że ta roślina to jest ta, którą jutro będę mógł, czy pojutrze, czy za 3 dni posadzić u siebie w ogrodzie. Proszę Państwa, my staramy się spełniać Państwa życzenia. Ja mam nadzieję, że te moje opowieści o roślinach tak zaprocentują u Państwa tą miłością i tym takim lekarstwem psychicznym, który można sobie czerpać z przyrody, od tego bardzo urzeźbionego, bardzo męczącego świata, wyjść właśnie tak i popatrzeć, i podziwić się, i zobaczyć w przybliżeniu, jakie to piękne, jak to pięknie ta natura wszystko stworzyła,
a my tylko musimy się obudzić i na nią popatrzeć. Do następnego razu.